Czy masz świadomość? Niechęć do pesymizmu. Tendencja ludzi, zwłaszcza elit, do ignorowania, bagatelizowania lub odrzucania narracji, które postrzegają jako zbyt negatywne. Jest to odmiana uprzedzenia optymistycznego, która wpływa na większość debat na temat przyszłości, zwłaszcza w kręgach technologicznych. becominglife.com. Spójrz na świat, a wyda ci się, że powstrzymywanie technologii jest niemożliwe. Spójrz na konsekwencje, a coś innego stanie się równie wyraźne. Dla dobra wszystkich powstrzymywanie musi być możliwe. Mustafa Sulejman, nadchodząca fala, technologia, władza i największy dylemat XXI wieku. Możemy zaprogramować ludzi tak samo jak programujemy komputery. Emmy Waip, Andrew Hessel, projekt Genesis, czy biologia syntetyczna nas wyleczy? Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika spraw obywatelskich. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest Karol Wasilewski, doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce i administracji, absolwent turkologii i stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2016-2022 pracował w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, ekspert Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Panie doktorze, kim jest Mustafa Sulejman, współautor książki Nadchodząca fala, technologia, władza i największy dylemat XXI wieku? Najprościej użyć takiego niemalże wikipedyjnego wpisu, jeśli chodzi o Mustafę Sulejmana, i powiedzieć, że jest po prostu jednym z badaczy sztucznej inteligencji, przepraszam, przedsiębiorcą, jednym z założycieli firmy DeepMind, która zasłynęła z tym, że stworzyła algorytm, który wygrał w tę Go grę, tak? Jedną uważano za jedną z najtrudniejszych, a być może nawet najtrudniejszą grę na świecie. No i poza tym wikipedyjnym, tak jak powiedziałem, wpisem można było powiedzieć, że jest to przedsiębiorca, który jest właśnie zatroskany tymi takimi często etycznymi konsekwencjami użycia czy wykorzystania, czy rozwoju po prostu sztucznej inteligencji. No i jest też badaczem i przedsiębiorcą, który postuluje dość daleko idące zmiany w... No i teraz tak naprawdę trudno jest określić w czym, bo w zasadzie jeśli chciałbym jak najprawdziwiej oddać to, co postuluje Sulejman, to musiałbym powiedzieć w wielu obszarach życia społeczno-polityczno-gospodarczego, które miałoby nas dostosować do zmian, które no między innymi właśnie sztuczna inteligencja wdraża, czy wdroży jeszcze bardziej w życie ludzkości. A proszę odszyfrować w takim razie metaforę fali, która pojawia się w tytule książki. Tutaj tak w ogóle oczywiście jest kwestia fali i falowego rozwoju technologii, tak? To jest pierwszy aspekt, można powiedzieć, tej metafory. A mianowicie no, ruch falowy to jest tutaj przy okazji taki ruch, który powoduje, że technologia ma jakieś główne zastosowanie, które jest dla nas wyobrażalne, ale ma też szereg różnych zastosowań, których skutków nie jesteśmy w stanie sobie uzmysłowić, prawda? To znaczy mogliśmy wyobrażać sobie, że na przykład smartfony będą nam służyły do nawiązywania szybszego połączenia, no i będziemy mieć połączenie z internetem i że będziemy mogli komunikować się na zasadzie komunikatorów, ale pewnie niewielu z nas by pomyślało, że smartfony będą służyły również na przykład do rozwoju takich platform jak choćby dzisiaj TikTok. Jest jeszcze kolejna kwestia związana z tą metaforą fali, którą posługuje się Sulejman. On w zasadzie, mówiąc najuczciwiej, tak zastanawiam się, jak to powiedzieć, żeby nie zdradzać całej tej treści książki, więc może tak postaram się najogólniej, mówi o tsunami, tak? O potężnej fali, która, no znowu, przeobrazi wszystko, co dotychczas wiemy o świecie, tak? Zmieni sposoby
funkcjonowania sfery gospodarczej. Tak? No to rozważamy bardzo często, mówiąc właśnie o zastosowaniu sztucznej inteligencji. Zastanawiamy się nad optymalizacją zysków, tak? Gdzie pozwoli nam sztuczna inteligencja skalować biznesy, zmieni sferę polityczną. Tutaj też zastanawiamy się, w jaki sposób sztuczna inteligencja, najczęściej oczywiście skupiamy się na ryzykach, wpłynie na sposoby, jak głosujemy i pod czyim wpływem tak naprawdę głosujemy. Jak rozszerzy się dezinformacja wykorzystywana przy narzędziach opartych na sztucznej inteligencji. No ale też zastanawiamy się, jak tę naszą demokrację będzie można zmienić w kierunku bardziej partycypacyjnym. Oczywiście zmieni życie społeczne, no bo, i tutaj muszę dodać też zahaczając o biografię Sulejmana, być może ta sztuczna inteligencja, teraz dla odmiany walnę coś na nóżkę bardziej optymistyczną, z czasem stanie się takim naszym personalnym asystentem i można by było powiedzieć najlepszym przyjacielem, tak, którego będziemy mieć zawsze w kieszeni i który będzie nam ułatwiał życie. To jest właśnie między innymi postulat tej takiej personalnej sztucznej inteligencji, która działałaby w charakterze takiego asystenta. To jest coś, co Sulejman uważa za najciekawsze potencjalne wykorzystanie sztucznej inteligencji i to też propaguje, tak? No mówiąc, że bardzo przepraszam, że to byłoby coś, co podniosłoby wartość jej zastosowania dla każdego człowieka. No ale zmieniłoby też być może również to, co sądzimy w ogóle o człowieku, tak, i kondycji ludzkiej. Bo oczywiście, jeśli mowa o tsunami, mowa nie tylko o sztucznej inteligencji, no ale choćby o właśnie tej biologii syntetycznej, o której pan wspomniał, tak? O tym, jak no tutaj lecimy już najdalej, idąc takimi tezami, powiedziałbym, lemowskimi, tak? O tym, że ta fala może ostatecznie poskutkować tym, że człowiek przekroczy tę podstawową barierę funkcjonowania w obszarze natury. No i o ile to jest jeszcze przyszłość gdzieś dalej na horyzoncie nas czekająca, tak? A może nie, bo może się przed nią, że tak powiem, obronimy, o tyle zręby tej fali, czy zręby tej przyszłości już na horyzoncie widać, no właśnie między innymi dzięki temu tsunami, o którym pisze Sulejman. Jak pan mówi o przyjaciółce, technologii jako przyjaciółce, asystence, to przypomina mi się Ney Postman z Technopolu, który ostrzegał nas dawno temu, że technologia nigdy nie jest tylko przyjaciółką. Polecam państwu bardzo gorąco lekturę. Natomiast wracając do Sulejmana, pan wspomniał o biologii syntetycznej, to może być niejasne dla słuchaczy, bo rozmawialiśmy jeszcze przed nagraniem o niej. Jakby pan mógł powiedzieć, no bo jedna fala to sztuczna inteligencja, o niej mówimy dość jak na standardy debaty publicznej w polskiej, to wydaje się, że dość często ostatnimi czasy, przynajmniej przez ostatnie pół roku. Natomiast biologia syntetyczna to wydaje mi się kompletnie jakaś biała kartka. Co to takiego? Może spróbuję odpowiedzieć w trójnasób, bo najpierw jeszcze zahaczając i porządkując te pierwsze wątki, dobrze, związane ze sztuczną inteligencją. Pierwszy, na czym polega ten postulat też, żebyśmy, czy może żeby nasi słuchacze mieli jasność, o co tutaj chodzi z tą personalną sztuczną inteligencją. Otóż, no słusznie pan mówi, że zaczęliśmy się zastanawiać nad sztuczną inteligencją i debatować nad nią nie tylko w Polsce, na całym świecie. W zasadzie w ciągu minionego roku bardzo intensywnie, tak? Jeśli chodzi o ten 2023 rok, bez wątpienia można go będzie nazwać, patrząc na to historycznie, rokiem sztucznej inteligencji, takiego przebudzenia w tym temacie przede wszystkim, bo chyba po raz pierwszy tak globalnie zrozumieliśmy, jak duże zmiany może wprowadzić sztuczna inteligencja, jakim narzędziem może być. I o 2024 roku bardzo wielu specjalistów mówiło, że no dobrze, był duży hype, ale 2024 rok będzie musiał być rokiem, w którym sztuczna inteligencja potwierdzi swoją przydatność rynkową w bardzo konkretnych działach, które po prostu zapewnią czy optymalizację kosztów, czy zwiększenie zysków. No i tutaj w tej perspektywie Sulejman apeluje o takie, to jest bardzo takie protopijne, tak? Zastanowienie się nad podstawową użytecznością sztucznej inteligencji i powiedziałbym, trochę może nadinterpretując te jego argumenty,
że bardziej niż tej takiej przyszłości, powiedziałbym, na sterydach, przyszłości, w której wyobrażamy sobie jakieś niesamowite zastosowania dla sztucznej inteligencji, rozważamy rzeczy, które są, no powiedzmy sobie szczerze, dla nas szalenie ważne. Czy sztuczna inteligencja wywali z pracy 30% pracowników, czy może aż 70% pracowników? Do jakiego stopnia zmieni zawody? Sulejman mówi, żeby zastanowić się właśnie nad taką użytecznością bardzo konkretną sztucznej inteligencji jako personalnego asystenta, który, no wyobraźmy sobie sytuację, że jesteśmy badaczem i jesteśmy na jakiejś konferencji. I na konferencjach bardzo ważny jest networking, ale no nie wiemy z kim i jak się networkować. No ale mamy w kieszeni tego asystenta, który nam mówi, podejdź do pana A, pani B, pana C, pani D i dzięki temu będziesz mógł poszerzyć swoją sieć kontaktów o tych ludzi, którzy pracują konkretnie właśnie nad zagadnieniami, tymi, nad którymi ty pracujesz teraz, które mogą ci się przydać. Zobaczcie, jaka to jest, mówi Sulejman, oszczędność kosztów, czasu i jakie to jest nastawienie na ten właśnie taki praktyczny uzysk. Więc to tutaj chodzi o praktyczną część wykorzystania sztucznej inteligencji w charakterze jakiegoś takiego asystenta. Jeśli chodzi o te kwestie debatowania i jakości debaty, to rzeczywiście trudno nie zgodzić się z panem, że te debaty, no właśnie nie tylko w Polsce, ale i na świecie zachodzą. Natomiast trzeba też podbić ten argument nawiązaniem do tego, od czego w zasadzie zaczął pan nasz ten podcast, tak? Czyli do tych, jakby to powiedział profesor Napiórkowski, dwóch opowieści, technopesymistycznej i technooptymistycznej, bo zwróćmy uwagę na to, że my w dalszym ciągu funkcjonujemy w takim zero-jedynkowym paradygmacie, tak? Rozmawiając o przyszłości i również o przyszłości sztucznej inteligencji, to znaczy albo będzie dobrze, albo będzie źle. Proszę wybaczyć, że to tak sprowadzam do takich podstaw, tak? Albo nas ta technologia ocali, albo nas zaora. Na tym skupiamy się przede wszystkim, mówiąc o sztucznej inteligencji. I dlatego mamy bardzo wiele też głosów badaczy, którzy mówią, że to jest zły paradygmat z kilku względów. Po pierwsze dlatego, że nie tak się w sposób konstruktywny myśli o przyszłości, tak? O przyszłości mówi się w sposób konstruktywny, czy powinno się mówić w sposób konstruktywny, zdając sobie sprawę z tego, że jest nieskończenie wiele tak naprawdę potencjalnych przyszłości, rozważając szanse i ryzyka, jakie poszczególne przyszłości mogą przynieść i zastanowić się, co my możemy zrobić, żeby te szanse wykorzystać i zabezpieczyć się przed ryzykami. Żeby, że to tak określę, trochę brzmiąc jak aktywista, odzyskać akcyjność wobec tej przyszłości, tak? Natomiast drugi aspekt, na który zwraca uwagę szereg badaczy, jest taki, że pogrążając się w tych zero-jedynkowych debatach, pogrążając się, czy w zasadzie fiksując się na tym podstawowym zagrożeniu, że sztuczna inteligencja może doprowadzić do anihilacji ludzkości, czy powstania, idąc dalej, jakiegoś tworu, który po prostu zastąpi ludzkość, my i tutaj też argumentują ci badacze, w wygodny sposób dla firm, które rozwijają sztuczną inteligencję, skupiamy się na jakichś zagrożeniach, które są dalej na horyzoncie niż bardzo przyziemne sprawy związane z regulacją sztucznej inteligencji, ze zastanowieniem się, w jaki sposób ją wykorzystać tak, żeby ona była zgodna z naszymi wartościami, no i żeby znowu wykorzystać szansę i zabezpieczyć ryzyka. I w ten sposób udało mi się te dwa wątki połączyć. Jeśli chodzi o biologię syntetyczną i w ogóle różnego rodzaju inżynierię, że to tak określę, na poziomie biologicznym, no chodzi tutaj oczywiście o szereg różnych działań czy technik, które już znamy, tak? Czy technik, które mogą nabrzmieć pod kątem wykorzystania sztucznej inteligencji czy w integracji ze sztuczną inteligencją. I teraz w zasadzie to mogłaby być bardzo długa opowieść i zastanawiam się, jak ją podać w sposób strawny, jednocześnie jakoś tak upraszczając, żeby nasi słuchacze nie posiwieli od słuchania mnie. A to ja pana może nakieruję i spytam, bo to ciekaw jestem, bo ja książki od razu przyznaję przed wszystkimi tutaj nas słuchającymi jeszcze nie czytałem, ale rodzi mi się takie pytanie, czy mamy tutaj za oknem właściwie od kilku tygodni dość intensywnie
protesty rolników. No i rodzi się takie pytanie, czy ta fala związana z technologią syntetycznej biologii pójdzie w tą stronę, o której wspomina również Bill Gates w swoim najnowszym filmie promującym czyste sztuczne mięso, czyli w stronę, kiedy małe, średnie gospodarstwa po prostu znikną, bo żywność będzie już tylko syntetyczna, produkowana w laboratoriach przez duże korporacje biotechnologiczne. Czy o tym mówi Sulemani? Sulejman skupia się raczej na czym innym, tak? Mówi głównie o tych takich ryzykach, powiedziałbym, z wyższego poziomu, związanego z tym, że połączenie sztucznej inteligencji i biologii syntetycznej może wywołać różnego rodzaju ryzyka, jak choćby powstanie nowych rodzajów broni chemicznych i biologicznych. To jest jedno z takich największych ryzyk, które, no nie wiem, czy się pan ze mną zgodzi, ale zakładam, że tak, są dość popularne w dyskursie, bo mam wrażenie, że jeśli jest gdzieś mowa o skrzyżowaniu sztuczna inteligencja i biologia syntetyczna, to właśnie to ryzyko jest eksponowane. No ale może to jest jakiś mój, może to jest jakieś moje skrzywienie, może ja ze względu też na swoje wykształcenie zwracam na to uwagę. Mówi również o korzyściach związanych z korzyściach i ryzykach. Znowu powinienem to przedstawić na tej zasadzie, z no właśnie ingerencją w genom człowieka. No i tutaj nam otwiera się całe szerokie pole do debaty na temat różnych możliwych przyszłości, bo możemy sobie wyobrazić rzeczywistość, w której oczywiście sztuczna inteligencja będzie wykorzystywana wyłącznie do, proszę wybaczyć za to słowo, naprawiania jakichś defektów genetycznych, tak? Eliminowania jakichś chorób. Natomiast możemy sobie wyobrazić przyszłość również, w której sztuczna inteligencja będzie sztuczna inteligencja to skrzyżowanie, cały czas chodzi o skrzyżowanie sztucznej inteligencji i biologii syntetycznej, w której będzie wykorzystywane to skrzyżowanie czy produkty tego skrzyżowania do po prostu ulepszania człowieka, tak? Jakiegoś takiego, proszę wybaczyć, że teraz obrazem, tak, ale obrazu rzeczywistości, w której na przykład mamy no właśnie genetycznie ulepszane dzieci. Zamawiamy sobie dzieci na przykład z talentem muzycznym, tak, czy z dzieci, które będą miały niebieskie oczy, czy dzieci, które będą szybciej biegały. To jest oczywiście wszystko teraz brzmi jak rodem z science fiction, tak. I nie chcę powiedzieć naszym słuchaczom, że my pędzimy w kierunku tej przyszłości, tak. Natomiast skrzyżowanie tego typu technologii może powodować, że ta przyszłość jest na horyzoncie. Ona nie jest tak, jakbyśmy ją nazwali jeszcze pewnie z 20 lat temu, chociaż oczywiście nie wszyscy, przyszłością jakąś utopijną czy dystopijną, tak? Ona jest w zasięgu wzroku, rysuje się, wiemy, że to może wyjść ze skrzyżowania tych technologii. Jeśli natomiast chodzi o te takie praktyczne, czy bardzo, bardzo praktyczne, to może tymczasowe, tak? To znaczy nawiązujące do tej rzeczywistości, która nas w tej chwili otacza, kwestie typu no właśnie modyfikowane jedzenie, modyfikowana żywność, tak? Rośliny, które można modyfikować w taki sposób, na przykład, żeby fotosynteza zachodziła bez udziału światła, co w ogóle brzmi jak jakieś kwestie nieprawdopodobne, nie? Sulejman o nich nie pisze, siłą rzeczy też nie pisze o nich w związku z tym, że no choćby protesty rolników to jest rzecz, której doświadczamy teraz i mocno o niej dyskutujemy, tak? Natomiast książka powstała wcześniej, w związku z czym nie sposób byłoby, żeby Sulejman nam opisywał tę rzeczywistość, którą dzisiaj zastaliśmy. Natomiast rzeczywiście no nie da się nie wspomnieć o tym, że również takie przyszłości, o której pan wspomniał, rysują się ze względu na zderzenie kilku czynników. Choćby ze względu na to, że protesty rolników, tutaj nawiązując do tej bardzo bieżącej sytuacji, nie są wywołane wyłącznie czynnikami związanymi z Zielonym Ładem, który przecież jeszcze nie wszedł w życie tak naprawdę w pełnej okazałości w odniesieniu do rolnictwa. Nie są też związane wyłącznie z kwestią zbóż czy produktów, powiedzmy szerzej rolnej z Ukrainy. Są związane no, między innymi z ceną, tak, tego zboża na światowych giełdach. Są związane z degradacją gleb.
są związane z różnymi przemianami w obszarze rolnictwa, które powodują, że trudno jest sobie wyobrazić, że to rolnictwo przy perspektywie 10, 20, 30 lat będzie wyglądało w taki sposób, jaki znamy dzisiaj, tak? Daleki jestem od wierzenia w przyszłość, która jest taka bardzo prosta, tak? To znaczy, bo jednak ten obraz przedstawiony, zarysowany przez pana na podstawie Gatesa, ten obraz, w którym rolników nie ma, za to produkujemy sobie jedzenie w, nie wiem, laboratoriach. No, powiedzmy sobie szczerze, to jest wizja taka bardzo, no, bardzo prosta, tak? Ona nie zakłada złożoności świata, tego, że jeśli cokolwiek nam rzeczywistość pokazuje, to że przyszłość najczęściej nie jest albo totalnie dobra, albo totalnie zła, tylko stanowi mieszankę jakichś elementów. I wydaje mi się, że rozsądna jest rozmowa o tej potencjalnej, podkreślę, potencjalnej przyszłości, w której no rozważamy pewne obiektywne wskaźniki, czyli rozważamy te wskaźniki, o których wspomniałem, jak choćby degradacja gleb czy warunków co do zasad dla rolnictwa, i zakładamy, że rzeczywiście no część tego sektora będzie musiała ulec zmianom. No i dodajemy te drugie czynniki, tak? Czynniki żywności genetycznie modyfikowanej. Czynniki postępu technologicznego, który umożliwi nam produkcję, czy bardziej wydajne rolnictwo, tak? Czynniki, które umożliwią nam produkcję, no tak jak powiedziałem, choćby rośnięcie roślin bez fotosyntezy, co dziś wydaje się jakoś totalną abstrakcją, ale nie jest nieosiągalne w tym momencie w świetle odkryć, które mamy. Wydaje mi się, że jeśli mamy rozmawiać o przyszłości, to warto zdawać sobie sprawę, że ta przyszłość może być różna, nie to, znaczy różna w sensie rozmaita, przepraszam, nie totalnie dobra, ani totalnie zła. No i powinniśmy właśnie rozważać te szanse i ryzyka, które rodzą dla nas pewne czy trendy, czy poszczególne zmiany na świecie. Toczy się wojna z gotówką. Prowadzą ją banksterzy, rządy i korporacje. Likwidacja gotówki to odebranie ci wolności wyboru. To wykluczenie tych, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z kart. To kontrola i inwigilacja tego, co robisz. Małymi krokami zabierają ci wolność. Za kilka lat będziesz uzależnionym od państwa i banksterów. 100% kontrolowanym, nowoczesnym niewolnikiem. A jeśli będziesz niewygodny dla władzy, to twoje konto zostanie po prostu zablokowane. Bądź czujny. Gotówka to wolność. Bronimy gotówki przed likwidacją. Wejdź na brońgotówki.pl i pomóż nam. Jak tak opowiadał pan, to przypomniała mi się wieś polska z lat mojego dzieciństwa, koniec, przełom się lat 70., 80. I kiedy teraz wracam do tej wsi po kilku dekadach, no niestety zmiany. Wolałbym tamtą wieś, która była kiedyś, z kapitałem społecznym, ze współpracą, z uśmiechem, z czynem takim, kapitałem społecznym międzysąsiedzkim, z ruchem, z tym, że rolnik ma kury na podwórku, a nie idzie do Lidla i kupuje jajka i tak dalej, i tak dalej. No ale to jest jakby temat na oddzielną rozmowę. No wie pan, ja też tęsknię za Polską lat 90., tak? Polską mojej młodości, ale wydaje mi się, że warto tutaj użyć takiego argumentu, który mam nadzieję, że się nie pomylę, ale wydaje mi się, że którego w swojej jednej z najnowszych książek użył Edwin Bendyk. To nie jest jakiś nowatorski argument, tak? Ale tutaj to podkreślam, bo tak mi się to kojarzy z tą książką. Argument brzmiał mniej więcej w ten sposób, że niebezpiecznie jest zakładać, że to, co pan zna z lat 70., czy ja znam z lat 90. i dobrze mi się kojarzy z wiadomych względów. No, czasy dzieciństwa to są, wchodzę w jakieś tony Pablo Coelho, ale co do zasady czasy, które no, z różnych względów dobrze się wspomina, tak? Między innymi dlatego, że nie trzeba było zasuwać do pracy i można było się skupiać na tym, jaki świat jest piękny i go odkrywać. No, naprawdę atmosfera Paulo Coelho nam się tutaj zrobiła. O tyle niebezpiecznie jest zakładać, że po pierwsze ten świat będzie ciągle taki sam, a po drugie, że praktyki, które my znamy i dobrze wspominamy,
były praktykami wiecznymi. Tak? To znaczy, że rzeczy, które dla nas, które uważamy za oczywiste, no taki był obraz wsi w latach 70. czy w latach 90., to znaczy, że on taki też był od wieków, nie? To nie jest prawda, nie? I kwestia tego, jak się zmieniły warunki żywieniowe choćby Europejczyków, też wiemy, że jest to kwestia, która podlegała ogromnym przeobrażeniom, żeby wspomnieć tylko o tym najbanalniejszym, tak, który uratował wiele istnień, kwestii ziemniaka. I tak to może na chwilę zamknę, bo chyba pan chciał kolejny wątek zacząć. No tak, wracając do książki, jakie 5 największych zagrożeń ze strony nowych technologii wymienia autor? Wydaje mi się, że wylistowanie wszystkich jakichś tam 5 największych, jeszcze ich poszeregowanie, no nie byłoby z mojej strony najroztropniejszym pomysłem, bo tak jak powiedziałem, największe zagrożenia wynikają z tego, co się po pierwsze znajduje na przecięciu tych technologii, a po drugie ze względu na kierunek, w jakim to przecięcie może nas doprowadzić. I myślę, że dla każdego z nas jakby inne zagrożenia będą priorytetowymi. No przykładowo dla mnie, jako dla politologa, godnym odnotowania jest zagrożenie związane z wyzwaniami dla państw narodowych, tak? Bo zdaję sobie sprawę z tego, że ewentualny upadek państw narodowych no będzie wiązał się z ogromnymi, żeby nie powiedzieć tektonicznymi, zmianami na mapie świata, a tak się składa, że zazwyczaj jak zachodzą tego typu zmiany w porządku międzynarodowym, no to tutaj historia nas uczy, że nie dzieje się to w sposób, który jest, jakby to eufemistycznie powiedzieć, sprzyjający zachowaniu gatunkowi ludzkiemu. Innym wyzwaniem mogą być wyzwania dla ładu społecznego. No wyobraźmy sobie choćby tę rzeczywistość, o której tutaj przed chwilą opowiadałem, czy którą zajawiałem. Wyobraźmy sobie tę genetyczną modyfikację dzieci i jakieś warianty, w jaki sposób mogłoby się to wydarzyć. Nałóżmy to na przykład. Teraz tylko chciałbym teraz naszym słuchaczom zakreślić, że ja kreślę jakoś potencjalną rzeczywistość, rzeczywistość, przed którą raczej dobrze by było, żebyśmy się obronili, a nie rzeczywistość, która musi nastąpić. Proszę wybaczyć zastrzeżenie, ale no po prostu muszę to zrobić, żeby później nasi słuchacze nie myśleli, że po prostu tu jest jakiś determinizm, że ta przyszłość musi się wydarzyć. No ale wyobraźmy sobie, że te dzieci mogliby modyfikować przede wszystkim ludzie bogaci. Jak bardzo pogłębiłoby to nierówności? Jakie to miałoby konsekwencje dla ładu społecznego? No i znowu, jakie miałoby to konsekwencje dla ładu politycznego? Dla tego, co stanowi państwo, tak? No państwo między innymi stanowi społeczeństwo, ludność, które w ramach jego funkcjonuje. To jest właśnie ta falowość, tak? Te konsekwencje kolejnego stopnia, która ostatecznie przekładają się na sposób życia nasz dotychczasowy. I wydaje mi się, że w związku z tym, tak jakkolwiek trudno jest wymienić 5 konkretnych, najważniejszych zagrożeń, tak kluczowe jest podkreślenie tego, że te zmiany mogą być tak duże, że po prostu zmienią wszystkie dotychczasowe obszary życia, w których żyjemy. Zmienią sposoby wykonywania czynności, do których jesteśmy przyzwyczajeni. I największe zagrożenie, wydaje mi się, że leży w tym, że my nie jesteśmy na to przygotowani. Nie mamy dobrze zmapowanych tych zagrożeń, nie mamy dobrze zmapowanych recept. Co robić z tymi zagrożeniami? Tak jak powiedziałem, jak wykorzystać szanse, które dają nowoczesne technologie, jak zabezpieczyć się przed ryzykami, które rodzą. No i oczywiście mamy szereg różnych inicjatyw podejmowanych choćby przez państwa. No mamy przecież nawet chyba najsławniejsze Global Trends przygotowywane przez Stany Zjednoczone, tak? I publikowane za każdej administracji. Mamy szereg firm, które są przygotowane, czy mają coraz większą świadomość, zwłaszcza po pandemii i po rosyjskiej agresji na Ukrainę, czy powinienem powiedzieć po ponownej rosyjskiej agresji na Ukrainę, że tego typu ustrukturyzowane myślenie o przyszłości się przydaje. No ale jeśli spojrzymy na debatę publiczną i to, jak ona jest szybko zawłaszczana przez te 2 demony, o których wspomniałem, tak? Czyli demon technooptymizmu i demon technopesymizmu, demon tego, że wszystko będzie dobrze i technologia nas ocali, kontra nie ma dla nas żadnego ratunku,
No to w tym kontekście właśnie mówię, że wydaje mi się, że nie jesteśmy przygotowani na to, żeby w rozsądny sposób zabezpieczyć się przed tymi ryzykami i wykorzystać szanse, które nowe technologie dają. I to dla mnie stanowi absolutnie największe ryzyko. Sulejman pewnie dodałby do tego jeszcze to, że odpowiedź na te wszystkie ryzyka, które rodzą się ze skrzyżowania tych technologii, wymaga naprawdę gruntownych zmian. I teraz znowu nawiązując do tego, co pan powiedział na początku, także my debatujemy o sztucznej inteligencji i to debatujemy dosyć intensywnie. Ja mam takie wrażenie, które w zasadzie trochę trudno jest uzasadnić, ale że my niby o tym debatujemy, niby rysujemy sobie co niektóre ryzyka. No wszak mówimy przecież o tym, że sztuczna inteligencja może nas zaorać, tak? Mówimy o tym, że może być wykorzystywana do celów militarnych. Mówimy o zagrożeniach związanych z genetycznymi modyfikacjami człowieka na życzenie, ale wydaje mi się, że my w dalszym ciągu jakby w pełni nie zdaliśmy sobie sprawy ze skali zmian i skali odpowiedzi. I teraz co mówi Sulejman? Odpowiedzią jest drastyczne przemeblowanie świata, tak, na każdym etapie. Państwa muszą zdawać sobie sprawę z ryzyk, z zagrożeń i z szans. Korporacje i firmy, biznes muszą zdawać sobie z tego sprawę. Społeczeństwo też musi. Musimy na każdym z tych poziomów wprowadzić zmiany. I teraz, jak się patrzy na skalę tych zmian, które są do wdrożenia, to się wydaje niemożliwe. I no, jako człowiek, który pracował trochę dla państwa i trochę zdaje sobie sprawę z tego, jak wyglądają w państwie mechanizmy decyzyjne, patrzę na to i myślę sobie, no rzeczywiście, to będzie szalenie trudne. Ale Sulejman dodaje, tak, ja wiem, że to jest szalenie trudne, ale to jest jedyne wyjście z tej sytuacji. I muszę powiedzieć, że to jakoś do mnie przemawia, to znaczy to zwrócenie uwagi na to, że to, co wydaje się szalenie niemożliwe, bo jest po prostu bardzo, bardzo trudne, to musimy zrobić, jeśli chcemy, no po prostu dostosować się do tych zmian. Czyli musimy wykonać wysiłek nie tylko na poziomie państwa, które musi jeszcze raz lepiej rozeznawać ryzyka, lepiej rozeznawać szanse i projektować wobec tego polityki, nie tylko na poziomie biznesu, który musi myśleć również coraz bardziej scenariuszowo i przygotowywać się na te zmiany, który musi mieć świadomość, tutaj podbije ten argument Sulejmana, że no na przykład działania zmierzające do projektowania sztucznej inteligencji to nie jest jakaś tam neutralna działalność badawcza, która nie będzie miała w zasadzie żadnego wpływu na świat. To jest działalność badawcza, która jest wykonywana w obszarze, który ma potencjał gigantycznej zmiany świata. Sulejman nawet posługuje się przykładem badaczy, którzy pracowali nad bombą atomową, co być może jest daleko idące, ale z drugiej strony, skoro mówimy o tym, że sztuczna inteligencja doprowadzi do zagłady ludzkości, no to dlaczego nie używać tego porównania, prawda? Musimy też działać na tym poziomie społecznym, no to oczywiście najczęstszym tym argumentem jest edukacja, pobudzenie krytycznego myślenia, tak? No ale też nauczenie ludzi takich umiejętności, które umożliwią im przetrwanie w tym świecie, no i jakoś nawigowanie po tym świecie. Rozwlekłem tę odpowiedź na pańskie pytanie, ale mam nadzieję, że przynajmniej udało się zarysować najważniejsze punkty tej odpowiedzi. Jak najbardziej, od razu pan odpowiedział na pytanie, które przychodziło mi następne, czyli co zrobić, żeby wielka fala nie doprowadziła do końca ludzkości, więc to bardzo zgrabnie pan odpowiedział na to pytanie. No cóż, to kolejne pytanie, które mi się nasuwa. Kto zyska władzę, a kto straci nad tsunami sztucznej inteligencji i biologii syntetycznej? To jest trudne pytanie, no bo ja w sposób deterministyczny nie chciałbym na nie odpowiadać, tak? W sensie takim, że już jest to przesądzone. Natomiast oczywiście, gdy patrzymy na tę rzeczywistość, no to widzimy kilka niepokojących zjawisk, tak? Widzimy zjawisko w postaci tego, że, no przepraszam za banał, tak, no ale nie sposób tego nie zauważyć i nie sposób tego w takiej rozmowie nie wymienić, że państwa nie nadążają. Trudno byłoby spodziewać się, że państwa będą nadążały, zwłaszcza jeśli firmy, które rozwijają tego typu, przepraszam, które rozwijają nowoczesne technologie, zostawmy tego typu, bo chciałem wchodzić w tego typu rozwiązania, ale wydaje mi się, że to można rozpatrywać szerzej, mówiąc o nowoczesnych technologiach i jako o paradygmacie,
To też, żeby naszym słuchaczom powiedzieć, to nie jest jakaś absolutnie nowość, że tutaj Wasilewski objawia świat. Bardzo kompetentnie można o tym przeczytać w książce Szoszany Zubow choćby, że te nowoczesne korporacje no działają w taki sposób, którą w analizie politologicznej nazywamy metodą faktów dokonanych, prawda? To znaczy najpierw coś robią, a potem być może proszą o zgodę, albo być może dochodzi do jakichś porozumień na zasadzie czy to sądowej, czy jakiejś ugodowej. Oczywiście chyba najsławniejszym przykładem to jest kwestia Google Maps, prawda? I tych bardzo wyraźnych obrazów naszych domostw wkręconych przez Google'a z ulicy. Innym takim przykładem no może być choćby to, co wywołuje kontrowersje, jeśli dobrze pamiętam, w ciągu tego półrocza, to znaczy, że modele sztucznej inteligencji były czymś karmione, tak? No i najgłośniej chyba mamy o sporze New York Timesa z OpenAI. Jeśli dobrze pamiętam, proszę wybaczyć, jeśli kłamię. I jeśli patrzymy na tę trajektorię, no to zaczyna nam się rysować ta przyszłość, o której mówiliśmy już tak naprawdę od dłuższego czasu, tak? Czyli przyszłość, w której dochodzi z jednej strony do no, pewnej dekompozycji władzy państwowej w wybranych obszarach i wzmocnienia na przykład korporacji międzynarodowych. I teraz ja nie chciałbym iść tak daleko, żeby państwu, naszym słuchaczom powiedzieć, że powstanie jakiś tutaj konglomerat korporacji międzynarodowych, które będą rządzić światem i tworzyć jakąś tutaj teorię, która zakrawa o spiskową teorię dziejów. Natomiast chciałbym zaznaczyć pewne ryzyka i pewne fenomeny. Tak? To znaczy, że państwo w pewnych elementach nie nadąża i korporacje międzynarodowe to wykorzystują. I patrząc na to z tego punktu widzenia, no jest to trajektoria niebezpieczna. Może nie będę szedł daleko, jak poszedł Neal Stephenson w swojej książce Śnieżyca, który opisał taką, muszę powiedzieć, bardzo intrygującą wizję istnienia w zasadzie franczyz zamiast państw. Tak to zostawię, bo bardzo byłbym rad, gdyby się okazało, że któryś z naszych słuchaczy czy któraś z naszych słuchaczy sięgnie po tę książkę i nie będę wszystkiego zajawiał. No ale ten fenomen gdzieś tam musimy odnotować. Oczywiście patrząc na to z punktu widzenia tego, co byłoby, wydaje mi się, że pożądane, musimy też mieć świadomość tego, że tego typu narzędzia mogą służyć no bardziej wizjom, które określiłbym w tym momencie jako optymistyczne. Tak? Wizjom, które bardzo często podkreśla amerykański Institute for the Future. Wizjom, które zwracają uwagę również no właśnie nie tylko na ryzyka, ale na szanse. Szanse, które choćby tak pięknie brzmiący i zatopmy się na chwilę w tej myśli, że dzięki sztucznej inteligencji możemy zyskać wszyscy, bo sztuczna inteligencja uwolni trochę naszego czasu, nie? Ja wiem, że nie każdy z nas będzie ten czas produktywnie wykorzystywał, ale pomyślmy chwilę o tym, no choćby inicjatywa skrócenia tygodnia pracy, tak? No odpowiadając na to pytanie, na to pańskie pytanie z tej perspektywy, no trzeba było powiedzieć, że pracownicy zyskają, tak? Spójrzmy teraz na te możliwości związane z tym, że rzeczywiście sztuczna inteligencja uwolni nas od części zadań, umożliwiając pełniejsze wykorzystanie potencjału ludzkiego. No znowu, piękna perspektywa, prawda? No nie chciałby pan się zajmować bardziej kreatywnymi rzeczami niż no, szereg rzeczy, które mogłaby za nas wykorzystać sztuczna inteligencja. To ja bym na przykład chciał, nie? No fajnie. I teraz wolałbym zostawić naszych słuchaczy i tutaj tę odpowiedź na pańskie pytanie w ten sposób. Proszę zobaczyć, że zarysowałem tutaj pewne zagrożenia i znowu pewne szanse. I teraz najważniejsze w odpowiedzi na to pańskie pytanie, kto na tym skorzysta, kto na tym straci, jest uświadomienie sobie, że ta przyszłość nie jest jeszcze ustalona. Tak? Wiemy, jakie są ryzyka, wiemy, jakie są szanse i wydaje mi się, że musimy podjąć, górnolotnie to zabrzmi, globalny wysiłek na rzecz tego, żeby zbudować taką przyszłość, która będzie jak najbardziej korzystna, która spowoduje, że będziemy mieli jednak bardziej stabilny świat niż rzeczywistość, w której dochodzi do jakichś patologii na zasadzie możliwości wpływu przez jednostkę na wysiłek
wojenny państwa. No tutaj chyba wszyscy wiedzą, o kim mówię i o jakiej sytuacji mówię. Tutaj z kolei przypomniał mi się Jacek Dukaj na piątym forum geopolitycznym, które robiliśmy w zeszłym roku w Warszawie, który mówił o tym, że przed niebezpieczeństwami sztucznej inteligencji może nas tylko uratować światowa dyktatura. No, wiecie pan, jeśli to jest jedna z wizji przyszłości, propozycji, to czemu nie, tak? W sensie, natomiast znowu tutaj bym zaznaczył dystans wobec deterministycznych takich i z całą pewnością wypowiadanych twierdzeń wobec przyszłości, że tylko coś może nas uchronić. To z reguły nie jest prawda, bo no znowu, przyszłość może być różna i proszę wybaczyć, że powtarzam to jak banał, ale to jest bardzo ważny element myślenia o przyszłości. W momencie, kiedy przyjmiemy jakieś deterministyczne założenie, na przykład, że będzie tak źle, no to proszę wybaczyć, ale recepta jest tylko jedna, zawinąć się w prześcieradło i iść do głównej ulicy i czekać po prostu. No kiedyś nas tam zbiorą stamtąd, nie? No nie więc... do końca. Ja uważam akurat, że 50% tego, co się dzieje na świecie, zależy od naszych wysiłków, odwagi i pracy, a 50% od bogini fortuny, więc można też liczyć na to, że robić swoje i liczyć na to, że jakiś przypadek szczęście spowoduje, że jednak no, nie zostaniemy zjedzeni przez, sprowadzeni do roli robaków przez sztuczną inteligencję. Ja bardzo doceniam ten punkt widzenia, choćby ze względu na to wątek biograficzny, że jak sobie pomyślę, ile razy w moim życiu no właśnie ten czynnik, o którym pan wspomniał, czynnik szczęścia odegrał rolę, to bardzo ciepło patrzę na tę tezę i proszę nie myśleć, że ją odrzucam. Natomiast w momencie, kiedy my staramy się jednak myśleć strategicznie, tak, czyli mieć świadomość zasobów, mieć świadomość tego, że ta przyszłość jest różna i jeszcze wykonać jakieś działania w stylu, no właśnie takim, żeby wykorzystać te szanse, które rodzi przyszłość, zabezpieczyć się przed ryzykami, to nie możemy liczyć wyłącznie na szczęście. Trzeba trzymać kciuki za to, żeby to szczęście nam sprzyjało. Pewnie i to byłoby super, bo zawsze warto szczęście mieć po swojej stronie. Ale wydaje mi się, że jeśli mówimy o regulacji, przepraszam, bo jak mówię regulacje, to od razu nasuwa się prawodawstwo, nie? Mówimy o ułożeniu świata adekwatnie do wyzwań, które rodzi choćby postęp technologiczny, no to musimy jednak zabezpieczyć się w pewną refleksję, w świadomość tego, znowu będę powtarzał to z uporem maniaka, że te przyszłości mogą być różne i to również od naszych działań zależy, w którą stronę tę przyszłość, że się tak wyrażę, popchniemy. Oczywiście, trudno mówić o gwarancji sukcesu, nie? No bo jakże w tej sytuacji mówić o gwarancji sukcesu, ale chodzi o jakiś uświadomiony wysiłek, w którym realizujemy taki, no znowu proszę wybaczyć, ale naprawdę podstawowy cel, nie? To znaczy, że my robimy cokolwiek, żeby sprawić, że ta przyszłość będzie dla nas bardziej korzystna. Ja wiem, że to nie brzmi jakoś ambitnie, że ja teraz nie biorę tutaj naszych słuchaczy, nie sadzam ich na barykady i nie mówię, słuchajcie, możecie wywalczyć taką przyszłość, jaką tylko sobie wymarzycie, nie? No, ale ja raczej nie jestem tutaj od kłamania i opowiadania bajek, a raczej od proponowania ustrukturyzowanej refleksji na temat przyszłości przy zarysowaniu narzędzi, które mamy, tak? I sposobu myślenia, który możemy wdrożyć, żeby to było maksymalnie w tych możliwościach użyteczne. Kolejna refleksja, ale to z kolei mi się przypomina John Gray z Słomianych Psów, który mówi o tym, że technologia nie przyjmuje od nikogo rozkazów. Ale to w sumie ciekawie przeszliśmy ten pana z całym wątkiem ostatnim do kolejnego pytania, które wiąże się z Finlandią. W Finlandii działa Komitet na Rzecz Przyszłości. Pakuje się go, mówiąc
w niego, mówiąc kolokwialnie, bardzo duże środki. Jest to taki instytucjonalny model myślenia o przyszłości ponad podziałami partyjnymi, bieżącą walką polityczną, co dzisiejszej rzeczywistości brzmi jak fantastyka. Natomiast pytanie jest takie, że w Polsce mamy Instytut Pamięci Narodowej, a nasz Instytut, Instytut Spraw Obywatelskich, postuluje od jakiegoś czasu, żeby powstało coś na wzór Komitetu na Rzecz Przyszłości Finlandii. Za czasów PiSu mówiliśmy o tym trochę biorąc pod włos rządzących przez 8 lat, że powinien powstać Instytut Przyszłości Narodowej i IPN+. Dzisiaj już ta nazwa nie jest sexy, więc zaczynamy mówić o Komitecie na Rzecz Przyszłości Polski. Co pan w ogóle na to, tym bardziej, że jest pan ekspertem Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością? Czy pan w ogóle obserwuje, żeby politycy coś takiego robili? Pewnie pana nie zaskoczę, bo jako właśnie ekspert Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością i analityk w firmie 4CF, która też zajmuje się foresightem strategicznym, jestem absolutnym fanem tego, żeby zakorzenić foresight strategiczny i to taką ustrukturyzowaną refleksję nad przyszłością w administracji publicznej. I teraz rozwinę ten wątek, bo oczywiście my bardzo dużo mówimy o Finlandii, prawda? No bo to jest taki wiodący przykład, jeśli chodzi o refleksję nad przyszłością na świecie. Natomiast w zasadzie wszystkie nowoczesne państwa mają zbudowane albo lepiej, albo gorzej ustrukturyzowane czy ugruntowane modele myślenia o przyszłości, które służą celom strategicznym państwa. Ja wspomniałem choćby ten Global Trends, tak, produkowany przez Stany Zjednoczone. Takie modele mają Niemcy, takie modele mają Australia. Oczywiście te modele odgrywają różne funkcje, ale co do zasady mają służyć kilku poszczególnym celom czy założeniom. Po pierwsze temu, żeby państwo potrafiło również rozeznać szanse i zagrożenia długofalowe. I cóż, któż miałby się tym zajmować, jeśli nie państwo, które powiedzmy sobie szczerze, ma też moralny obowiązek wobec obywateli, żeby również w taki sposób o nich zadbać. Tego typu rozwiązania w przypadku państwa, jakim jest Polska, mają, tak mi się przynajmniej wydaje, dodatkowe uzasadnienie choćby ze względu tego, że Polska jest państwem tak zwanej średniej rangi, a więc jest państwem, które jest najbardziej podatne na wszelkiego rodzaju przemiany w porządku międzynarodowym. Tak się składa, że dość intensywnie rozmawiamy o przemianach w porządku międzynarodowym, przynajmniej od dekady. Mówię przynajmniej od dekady, bo to też może warto wiedzieć, że wśród politologów czy wśród badaczy stosunków międzynarodowych rozmowy na temat przemian w porządku międzynarodowym odbywają się od dawien dawna, niemal w sposób ciągły. Natomiast rzeczywiście uwagę opinii publicznej skupiają gdzieś tam od 2014 czy 2015 roku w sposób szerszy. Wreszcie, bardzo dużo mówimy o podmiotowości, prawda, państwa w stosunkach międzynarodowych. My, nie tylko my, bo to jest też refleksja globalna na temat podmiotowości państwa. I teraz odnosząc się bezpośrednio do Polski jako znowu tego państwa średniego i tego państwa, o którym się o tej podmiotowości mówi, cóż może wesprzeć tę podmiotowość wobec różnych aktorów rzeczywistości międzynarodowej, jak nie właśnie wczesna antycypacja szans i zagrożeń, które później możemy przełożyć na przykład na propozycje legislacyjne realizowane na poziomie Unii Europejskiej, gwarantując sobie mniejszy lub większy, ale chyba lepiej mieć jakikolwiek w tym momencie, wpływ na kształt regulacji, które będą stosowane między innymi właśnie na terytorium Polski. Wydaje mi się, że bez tej wczesnej antycypacji szans i zagrożeń mamy do czynienia z taką sytuacją, w której w zasadzie cały czas rozmawiamy o tym samym, odkrywając przed sobą te same karty, czasem nazywając je w inny sposób. Wspomniałem tutaj książkę Zubow, tak? Jeśli dobrze pamiętam,
Ona została wydana w 2018 albo w 2017 roku, a więc trochę czasu minęło. I proszę zobaczyć, mimo że tyle czasu minęło, mimo tego, że powstała pozycja, która, no pewnie można mieć do niej różne zarzuty, ale w sposób kompetentny objawia nam z pewnego punktu widzenia paradygmaty i sposoby myślenia korporacji międzynarodowych, problemy z danymi i tak dalej, w zasadzie w tej materii aż tak daleko do przodu się nie posunęliśmy. Mówię w zasadzie, bo oczywiście skłamałbym, gdybym powiedział, że w ogóle nic nie zrobiliśmy, no bo jednak choćby legislacyjnie na forum Unii Europejskiej bardzo dużo się dzieje, choćby w Stanach Zjednoczonych również bardzo dużo się dzieje, nawet jeśli nie są to jakieś posunięcia spektakularne, na linii Stany Zjednoczone, korporacje amerykańskie. I teraz to są powody, dla których uważam, że to myślenie o przyszłości powinno zostać zakorzenione w administracji publicznej. No ale właśnie, po pierwsze, być może teraz pana zaskoczę, ale w Polsce są tego typu procesy prowadzone. Istnieje coś takiego, taki projekt jak Koncepcja Rozwoju Kraju 2050. I to jest projekt, który był procedowany w ministerstwie, który był ułożony, był próbą ułożenia, przepraszam, w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej i był próbą ułożenia, zbudowania właśnie takiej ustrukturyzowanej refleksji na temat myślenia o przyszłości, tak? No i teraz wydaje mi się, że żeby to było skuteczne w naszych uwarunkowaniach, to właśnie musi być zakorzenione w administracji publicznej. Musi zostać zbudowane na poziomie tych instrumentów polityki rozwoju, które mamy w Polsce, które dają większe możliwości integrowania kompetencji urzędników, wykorzystywania tych kompetencji urzędników i przekładania tych kompetencji i tych produktów na polityki czy strategię państwa. I teraz, żeby pan mnie dobrze zrozumiał, ja absolutnie nie zniechęcam tutaj do jakichś inicjatyw dodatkowych, które miałyby na celu na przykład zwiększenie świadomości na temat użyteczności myślenia na temat przyszłości, tak? Ale jeśli pyta mnie pan o efektywność instrumentów, jeśli zaczepił pan o te kwestie, no właśnie co zrobić, żeby to działało w naszych uwarunkowaniach politycznych, no to argumentowałbym jednak, że służba cywilna jest miejscem, w którym tego typu refleksje można by było zakorzenić. Ja miałem okazję współpracować z, no określmy to w tym momencie, z państwem polskim. Trochę to dumnie brzmi, tak, ale no nie bardzo na razie chcę zdradzać szczebel, jeśli chodzi właśnie o refleksję na temat myślenia o przyszłości. I proszę mi wierzyć, że wbrew pozorom, czy wbrew obiegowej opinii, którą mamy bardzo często o urzędnikach, tam jest gotowość do myślenia o przyszłości. Tam jest gotowość do wykorzystywania różnych, użyję słowa, insightów na rzecz budowy strategii państwa. Mamy fundamenty i teraz trzeba by było na tych fundamentach zbudować strukturę i tutaj absolutna zgoda z państwem, z panem, przepraszam, że trzeba by było na tych fundamentach zbudować no właśnie ustrukturyzowaną refleksję myślenia na przyszłości, myślenia o przyszłości, przepraszam, zmęczenie już robi swoje, która rodziłaby bardzo konkretne skutki dla decydentów. I jeśli będziemy myśleli w kategoriach tego, czy politycy wdrożą taki model, to prawdopodobnie nie, no bo jednak politycy są ograniczeni dość mocno horyzontem czasowym, podyktowanym choćby kalendarzem wyborczym. I szukają zazwyczaj tego typu recept, które są przydatne, no oczywiście do codziennego zarządzania państwem, jeśli chodzi o to takie, no ten szczebel rządzenia, tak? Natomiast no, musimy zadbać również o to, żeby państwo miało recepty bardziej długoterminowe, które będzie można wykorzystywać w sposób, no tak jak to pan powiedział, ponadpartyjny, no bo siłą rzeczy, jeśli mówimy o strategii, na przykład tak jak tutaj w Koncepcji Rozwoju Kraju 2050, no to musimy zdawać sobie sprawę, że tę strategię będzie realizowało więcej niż jedno ugrupowanie polityczne. Dobrze, w tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj państwa i moim gościem był pan dr Karol Wasilewski,
ekspert Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością i pracownik firmy 4CF. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Ja dziękuję również. A z Państwem żegna się już Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich już za tydzień we wtorek. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość. Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj.